après. Après, chciałam więcej, bo mieli na mnie dobrą czynę. Dopiero później zdałam sobie sprawę, że była to zwykła psychoterapia. Chyba, że mnie poszła do dobrego psychologa, efekt był podobny. Man has belief in life and last. Człowiek wierzy w życie wieczne dłużej niż w to, że jest zwierzęciem. His only belief i to, że jest zwierzęciem, człowiek od którego spotkali w pierwszym psychologie. Psychologist. Gdy zadają mi pytania, odpowiadam znacznie lepiej i szybciej. Czuję, jak coraz bardziej owijają się wokół mnie i ciągle mnie dopingują, żebym nie rezygnował. Dzisiaj odbyłem kolejną sesję. Teraz czeka mnie zaliczenie dialektyki do najtrudniejsza książka. 27 miesiąca stycznia, sobota. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, przed nami pierwszy temat i pierwszy gość aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana posła Tomasza Rzymkowskiego, posła Kukiz 15. Szczęść Boże, panie pośle, witam gorąco i pozdrawiam. Panie pośle, Sejm przyjął nowelizację, która wprowadza karę grzywny lub karę do 3 lat więzienia za użycie kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Ustawa umożliwi też wszczynanie postępowań karnych, między innymi za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Wiele lat tej wolnej Polski, od 89 roku minął szmat czasu, dopiero dzisiaj podczas kadencji tego Sejmu z inicjatywy także pana, panie pośle, i także Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu doczekaliśmy się takich zapisów prawnych. Tak, to wszystko prawda. W 1990 roku Parlament Polski potępił operację związaną z większością ukraińską, aby ograniczyć opiska banderowców, dokonywali zbrodni po zakończeniu działań wojennych i wojny światowej. Do wczoraj czekaliśmy tylko 29 lat, aby w końcu polski parlament zdobył się na jasne stanowisko potępiające zbrodnie ukraińskich nacjonalistów, nie tylko tych pod znaku Stefana Bandery, która wreszcie za formą obywatelską, to znaczy cytować tylko i wyłącznie rządów Bandery. Pamiętajmy, na wołanie to oni dokonali tej zbrodni. Zawężenie tego tylko i wyłącznie do banderowców. Córka Marii związała się z Simonek, jest to paramilitarna organizacja polska utworzona przez Olaf Benda na pamiątkę jego poprzedniego wcielenia jako kapitana kolaborujące. Ukraińscy formacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką, myślimy przede wszystkim o formacjach SS, formacjach pomocniczych Wehrmachtu, których członem byli przedstawiciele tego szeroko rozumianego nazwisku ukraińskiego zwanego potocznie banderyzmem. To wszystko powoduje, że Instytut Pamięci Narodowej będzie wielką rolę odgrywa dla polskich Polaków, pokazując prawdę historyczną, ale niestety takie incydenty miały miejsce, chociażby organizacja rajdu rowerowego szlakiem walk u pana Lubelszczyźnie. Czy kilka pozycji naukowych, które, no mówiąc zupełnie szczerze, gloryfikują banderowców, to jest absolutnie niedopuszczalne, aby pieniądze polskiego podatnika tego typu pozycje były finansowane. No i do tego dochodzi kwestia artykułu 55, który już obowiązuje od samego początku istnienia ustawy o IPN-ie, a mianowicie jeśli ktoś zaprzecza zbrodniom wymienionym w artykule 1, a przypomnijmy, w artykule 1 mamy zbrodnie komunistyczne, zbrodnie nazistowskie i teraz ten punkt dotyczy
zbrodni ukraińskich reformistów z Ukrainy, formalnie kolaborujących z rzeczą. To powoduje, że możemy mówić o powstaniu nowego przestępstwa polegającego na kłamstwie błędów, a mamy niestety takich obywateli, myślę tu chociażby o przedstawicielach Związku Ukraińców w Polsce, którzy twierdzą, że nie miała żadna zorganizowana akcja mająca na celu eksterminację narodu polskiego i narodu Rzeczypospolitej, tylko że to była ta zorganizowana między sąsiadami. Dziś zaangażowanie ta sprawa została podpisana przez pana prezydenta w tym kształcie. Powoduje, że osoby, które kłamią, które propagują banderyzm, które w jakikolwiek sposób zgłaszczają historię, będą przez państwo polskie surowo karani, a wcześniej ścigani, piętnowani. Panie pośle, nie trzeba było długo czekać na reakcję Ukrainy, ukraińskiej MSZ, szef tamtejszego Instytutu Pamięci Narodowej, w wyrazie zaniepokojenie przyjętą przez polski Sejm nowelą o Instytucie Pamięci Narodowej. Podano w oficjalnym komentarzu, że Ukraina sprzeciwia się kolejnej próbie narzucenia jednostronnego traktowania wydarzeń historycznych i wyraża nadzieję, że Senat okaże mądrość polityczną. Koniec cytatu, panie pośle. Nie, państwo się zmęczone i do państwa polskiego. Czy jesteśmy w kręgu cywilizacji łacińskiej? Czy jesteśmy w kręgu cywilizacji łacińskiej? Ponieważ fundamentem, jednym z trzech fundamentów cywilizacji łacińskiej jest pojmowanie prawa w sposób obiektywny, a nie subiektywny, co proponują nam przedstawiciele państwa ukraińskiego. Ich perspektywy nie miała żadna zbrodnia. To była walka o niepodległość Ukrainy, a środkiem pośrednim była eksterminacja narodu polskiego, czego oni nie postrzegają jako jakąkolwiek zbrodnię. Naszej perspektywy, czy w ogóle perspektywy naprawdę obiektywnej, miała misja niedopuszczenia narodu polskiego. I pytanie teraz, jak się zachowa większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości? Mam nadzieję, że nie ulegnie tak jak to słyszymy ministra spraw zagranicznych. Tutaj niestety sprawdza się teza, którą postawiłem pana ministra Zatkowicza, że on jest przedstawiciel Gernkowskiej Szkoły Dyplomacji, wychowania głowy w piasek, no i ulegania ukraińskiej narracji. Absolutnie nie można godzić się na takie przedstawienie sprawy. Znaczy nie możemy dalej pozwolić na zaprzeczanie prawdzie obiektywnej, historycznej, że banderowcy mordowali nie tylko naszego narodu, ale również mordowali samych Ukraińców tylko i wyłącznie za to, że chronili, ratowali Polaków, że to jest po prostu ludzi, a nie wyzwanymi prawie zwierzętami, które mordują w najbardziej okrutny sposób drugiego człowieka. Panie pośle, nowości dzisiaj ukazało się także stanowisko polskiego MSZ-u. Pan odwołał się do tego stanowiska. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że proces legislacyjny nowej ustawy o IPN-ie nie został jeszcze zakończony, ale jest jeszcze jeden ważny fragment. W komunikacie polskiego MSZ-u podkreślono, że strona polska potwierdza swoją wolę budowania strategicznego partnerstwa z Ukrainą, ale zadajemy się sobie to pytanie, no na jakim fundamencie, jeżeli nie na prawdzie, to partnerstwo mamy budować. Dokładnie, to jest dotknąłem istoty sprawy. Ja podczas mojego wystąpienia w Sejmie tylko wystąpił, ponieważ zgłosił się w czwartek, piątek przez nową sprawę. Wiem, że straszną krzywdą w relacji z Polską Ukrainą jest stawienie znaku równości między słowem Ukraina a banderowi. Ponieważ przedstawiciel Platformy, czy Nowoczesnej, zwłaszcza Platformy, przeżywamy poseł Kuczyński, stawiali w zasadzie znak równości między Ukraińcem a banderowcem. Absolutnie nie do przyjęcia. Jest to jakiś margines, znaczący margines w życiu politycznym Ukrainy, że rosną na rok coraz silniejszy z racji na to, że Polska nie reaguje absolutnie na inne tego typu działania. Ukraina już będzie banderowska. To będzie absolutnie nie do przyjęcia przez Zachodu. Mówiąc wprost, banderowca jest na rękę przede wszystkim
Federacji Rosyjskiej. Tym osobom, które twierdzą, że jakakolwiek krytyka tego reżimu kijowskiego i tego budowania państwa ukraińskiego na granicy banderowskiej, to jest działanie prorosyjskie. Wszelka krytyka to absolutny fałsz, ponieważ na rękę Federacji Rosyjskiej jest, aby Ukraina była partnerem toksycznym dla całego wschodu. No bo jak można dobrze współpracować z państwem, które gloryfikuje poprawę innych narodów, a zwłaszcza tych narodów, które Ukraina protestuje, bo z rąk banderowców nie ma przede wszystkim Polaków, ale które jest różnych węgów, różnych władzów, z Kornianami, czasami Ukrainy. Ukraina nie będzie państwem, które będzie budowane twardym finansowym, ale fundamentem prawa. Nie porównania narodowości. Polska domaga się tylko jednego, aby zmarły, pomordowany na wschodzie, bo tylko tak jak przystało na człowieka. Bo na się wydaje, że te blisko ponad 100 tysięcy Polaków leży w bezimiennych grobach, nie pochowanych po chrześcijanie. My się domagamy tylko i wyłącznie tego, abyśmy mogli przeprowadzić pracę ekshumacyjną, abyśmy mogli postawić normalne cmentarze, Panie pośle, bardzo ważny myślę aspekt w tych rozmowach, kiedy toczymy je mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich, dotykając także funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, delikatnie mówiąc, niewystarczające są działania podejmowane przez polską placówkę dyplomatyczną w Kijowie przez pana ambasadora Piekło. Dokładnie, no chociażby wczoraj internetowe MSZ Ukrainy, gdzie Ukraina przyczynia się i podważa fakty obiektywne, to znaczy w postaci części oczywiście przedstawicieli narodu ukraińskiego wcześniej zresztą zbrodniczych skutków ideologii. Wszystkie ja skomentowałem to w mediach społecznościowych, że warto było jednak obejrzeć w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, ponieważ ten film był trzykrotnie bojkotowany, trzykrotnie torpedowano jego pokazanie w Kijowie. Ja w tej sprawie interweniowałem w MSZ, natomiast jest Ukrainy niż Polski. Ja się nawet śmieję podczas różnych wypowiedzi dotyczących naszej placówki dyplomatycznej w Kijowie, że pan ambasador Piekło jest ambasadorem Ukrainy w Kijowie, a nie ambasadorem Polski. My protestowaliśmy przez tą nominację. Pan ambasador wielokrotnie nas atakował za jasne stawianie tych naszych relacji w oparciu o prawdę historyczną, o to, że nie możemy godzić się na przemilczanie prawdy czy popatrywanie, kiedy ktoś, mówiąc kolokwialnie, próbuje nam wpaść i mówi, że musi rozprawać się honory banderowców. Ten banderyzm na Ukrainie coraz mocniej postępuje. Ja również podczas jednego z wystąpień filmowych mówiłem, że doczekamy się takiej że to kompania reprezentacyjna SSG wydała polskiego ministra spraw zagranicznych, polskiego prezesa Rady Ministrów, a w końcu polskiego prezydenta na lotnisku imienia Stefana Bandery. To jest niewyobrażalne, ale w pewnej perspektywie osiągalne. Polska nie zacznie od siebie. Jasne nie powiem, że nasz system wartości, a pamiętajmy, że prawo jest stworzone na podstawie aksjologii, systemu wartości. Jeśli my jednoznacznie do swojego porządku prawnego nie chcemy przyjaciół mówiących o tym, że banderyzm jest ideologia ukraińska, nacjonalizm, a tak naprawdę ukraiński nacjonalizm, to bo czym była ideologia banderowska, czym była ukraińska powstańcza armia, czym była organizacja ukraińskich nacjonalistów Stefana Bandery. No to była kalka
tego na siebie nie jest tego na Wisła Dolna Śląska. Zafascynowanie tymi niemieckimi rozwiązaniami. Pełna strachu, pełna symbolika. No do dzisiaj na Ukrainie mają miejsce uroczystości państwowe, grupy rekonstrukcyjne w mundurach Waffen-SS z tymi swastykami, z tymi runami występują na hełmach, na mundurach, wydają komendy ponowne, udają na wszystko ma miejsce na Ukrainie i to wszystko odbywa się pod auspicjami oficjalnych uroczystości państwowych. Czy też samorządu. Ta wczorajsza dyskusja i przedwczorajsza pokazuje natomiast na polskiej scenie niebywałą wrażenie pokrycie polityków Platformy czy Nowoczesnej. Ponieważ przedstawiacie się, że państwo to drugim zdaniem mówią o niebezpieczeństwie nagrywania z racji na materiał, który był wyemitowany przez Niemcy komercyjnie, gdzie zdarzenie składa ciasteczek spastykę, cała Polska Państwo z Platformy Nowoczesnej krzyczą, że trzeba stawić na licznym, trzeba stawić faszyzm, trzeba stawić wszystkie przejawy totalitaryzmu. Przychodzi do głosowania nad ustawą, która penalizuje Ukrainę inaczej, czyli pandemii. I Państwo albo wstrzymują się od głosu w wieczorki, albo głosują przeciw. To już poradzają przez ojce, proszę radzie słuchaczy. Państwo mają cel, atakować Prawo i Sprawiedliwość, atakować 15, atakować poszczególne posłów za to, że walczą przez cyfrazizmę, a sami, jak przychodzi do głosowania, wstrzymują się do głosu albo są przeciw. A w pracach parlamentarnych próbują torpedować prawo na penalizację, na wyłączenie prawa w zakresie pełni, bym powiedział, marginalnego problemu neonazizmu. Natomiast realnym problemem jest coraz większa diaspora ukraińska w Polsce, coraz częstsze przypadki wystąpień banderowych, coraz częstsze przypadki kryminalne dotyczące chociażby napadu. Niedawno mieliśmy proces w sądzie rejonowym w Przemyślu, gdzie przedstawiciel Ministerstwa Ukraińskiej zaatakował Polaka w Polsce z napisem wołem pamiętamy. Pytany przez sąd, dlaczego to zrobił, to się absolutnie nie zgadza, bo dla niego Stefan Bandera i organizacja ukraińskich mieszkańców to bohaterom. No do takich sytuacji niestety dochodzi, dlatego też te zmiany w prawie są konieczne i potrzebne. No i mam nadzieję, że panie pośle, że także prace w Senacie pójdą może sprawnie i będziemy czekali na podpis pana prezydenta, aby te zapisy prawne stwarzające możliwość ochrony dobrego imienia Polski i Polaków mogły wejść w życie. Ja liczę, że w Senacie żadna poprawka do tej ustawy nie będzie złożona, bo arytmetyka jest niezmieniona bez względu. 275 posłów głosowało za przyjęciem tej ustawy. Dosłownie garstka, około 10 było przeciw. Bardzo dużo posłów przeciwstawało od głosu. Natomiast sama treść ustawy moim zdaniem nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Tylko ewentualnie nacisk ze strony Ukrainy, która kłamliwą narrację historyczną, która będzie zgodna się zawsze z tymi, będzie eskalowała relacje między Polską a Ukrainą, może spowodować jakiekolwiek zmiany, ale liczę na mądrość senatorów i jestem przekonany, że pan prezydent w tym kształcie uchwali tę ustawę. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie w Radiu Maryja i trzymamy rękę na pulsie. Ja również bardzo dziękuję i chciałbym bardzo podziękować Radiu Maryja, naszemu dziennikowi, i telewizjom, że pamiętaliście państwo o tym temacie. To jest niezwykła rzecz. Naprawdę mało które medium, półtora roku, bo tyle trwała walka o tę ustawę, państwo o tym pamiętaliście, z całego serca Bóg zapłać za wsparcie. Bo to jest ten przypadek, który od początku przeżyto ponownie. W związku prawnego za chwileczkę wejdzie ten przeciw. Dziękuję, pozdrawiam wszystkiego. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy w aktualności dnia z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, posłem Kukiz 15. Że inni robią postępy, a tylko i danie. Tak, mówię, mam aspirę, parce que j'ai l'impression, que
Za marsz pogłębny papu zacząłem sobie powtarzać, że problem musi tkwić we mnie i to wtedy, kiedy wpadłem z siedła pierwszy prawej kontroli. Pamiętasz, Panie Boże, na wywołanie łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty pozorowany przez sąsiadów. Nie boję się z jego wytownego dobiegłego końca. Byśmy poznajmili, że muszę jeszcze raz przeanalizować mój przypadek, bo coś jest nie tak. Na dwa dni później przekazują mi rewelacyjną biologię. Już wiem, gdzie trafił akt, teraz już pójdziesz łatwo. Musisz tylko wykupić kilka dodatkowych sesji i załatwione. Zapłaciłem więc 6000 franków, ale koszmar się nie skończył. Bo w ciągu 5 tygodni wydałem w sumie 50000 franków. W końcu zabrakło mi pieniędzy, a za to muszę wrócić. Witam serdecznie w Radiu Maryja, pana Alfreda Bujarę, przewodniczącego sekcji Krajowej Pracowników Handlu, NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, panie przewodniczący, witam i pozdrawiam. Panie przewodniczący, wracamy do tematu wolnych niedziel. Wiemy, że od 1 marca tego roku wchodzi w życie projekt ustawowy ograniczający handel w niedzielę. Warto przypomnieć, co on zakłada, ale także chcemy rozmawiać o tych różnego rodzaju pojawiających się niebezpiecznych zapisów, pomysłów, które chcą obejść zapis ustawowy i wszystko sprawdzić, wszystko doprowadzić do tego poziomu, jakby rzeczywiście tej wolnej niedzieli od handlu i tak nie było, chociażby niektóre sieci handlowe mają pomysły, aby sklepy otwierać już kwadrans po północy z niedzieli na poniedziałek. Tak, ale proszę tak pana stanowili, bo proszę zauważyć, że to trwa ta batalia przeciwko temu projektowi, trwa i 2 lata, bo sieci handlowe naprawdę wydały duże pieniądze na artykuły sponsorowane, na badania, które naprawdę nie przedstawiały rzeczywistości. Aby odniósł ten projekt, aby go torpedować przede wszystkim, to jest lobbying wielkich. Ja to zawsze mówiłem, że my to jako komitet ustawodawczy pracowników, których reprezentuję, to my się czujemy jak w walce Dawida z Goliatem, no bo jesteśmy, nie mamy możliwości, nie mamy tych środków, które mają pracodawcy, aby tutaj elokować, aby no, wszystko robić się przeciwko tej ustawie. Więc pokazywało się niewiele bardzo drastycznych publikacji, co się stanie, jak wolne miliże zostaną wprowadzone. No, mieliśmy zamykać konsumentów za to, że będą handlować w niedzielę, to oczywiście nie było prawdą. To było tylko sztucznie w jakiś sposób wytwarzane. I tutaj też mamy do czynienia z kolejną falą, jak już ustawa wchodzi w życie, bo jak ojciec wspomniał 1 marca wchodzi w życie, najbliższy wtorek o godzinie 14 pan prezydent podpisze tą ustawę, a pierwsza wolna niedziela to będzie 11 marca. A więc jesteśmy, można powiedzieć, w kierunku tej batalii, ale pracodawcy wymyślają, że będą obchodzić tą ustawę. Tak jak ojciec wspomniał, jedna z sieci wydała takie dyspozycje do pozycji, że 15 po północy pracownik może przyjść do sklepu, tam wykonywać inne czynności itd. Oczywiście przypomnę, że myśmy przewidzieli te działania pracodawców.
To nie, że jesteśmy jasno widziani, czy tak dalej. My po prostu żeśmy to przewidzieli, bo my znamy polskich pracodawców w Polsce, właśnie tych zagranicznych, które przez ponad 20 lat tak inaczej traktują pracownika, wykorzystują. Myśmy mówili, że będą wszystko robili, żeby wyłapać te możliwości, dlatego proponowaliśmy, jako związek No właśnie, bo tutaj też, panie przewodniczący, bo próbowano w tej batalii dotyczącej wolnej od handlu niedzieli zarzucać inicjatorom tego obywatelskiego projektu ustawy, także podczas legislacyjnych prac Sejmu trwały różnego rodzaju batalie, że w tym momencie Polska odcina się od Unii Europejskiej, że się staje krajem nienowoczesnym, zaściankowym, a wiemy, że ta sytuacja dotycząca wolnych niedziel w krajach członkowskich Unii Europejskiej no wygląda zupełnie inaczej niż nam przedstawiano w trakcie trwania tej batalii o wolne niedziele. No popatrzmy na Zachód, na Niemcy, na Austrię, na Francję, wiele krajów w Europie Południowej, w których może nie całkowitego zakazu, tylko ograniczenia, różne ograniczenia, bo tam są wydzielone turystyczne, tam jedno miasta, jak przyjeżdżamy do Hiszpanii, widzimy, że coś tam jest otwarte, ale globalnie tam tego handlu nie ma. Tak samo w Francji, no już nie wspomnę o nim, że i obcianiane jak to będzie wyglądało. Tak, bo namówiono nawet, że chleba w niedzielę nigdzie nie będzie można kupić. Tak, a więc sam pracodawca, który prowadzi we własnym imieniu działalność, będzie mógł stanąć za ladą. Wiele polskich pracodawców dzwonią do nas, cieszą się z tego, mówią, no odbijemy sobie straty tutaj tygodniowe, bo trudno jest konkurować dzisiaj z wielkimi sieciami, które no, globalnie prowadzą działalność. Tak naprawdę wybierają te małe sklepy, tak się stało we Francji. No miejmy nadzieję, że ta ustawa też im pomoże i będzie można kupić nie tylko w tych małych sklepikach, gdzie ten pracodawca, ten, proszę Państwa, bo to jest ważne, on, ten pracodawca nie jest zmuszany do tego pracodawcy. Będzie chciał otworzyć, to otworzy. Nie będzie chciał otworzyć, nie będzie mi się opłacało. To jest do pracy niedzielę. I tu jest prawo właśnie wyboru, gdzie pracownicy tego prawa nie mieli. Także to jest bardzo ważne. No i wiele wyjątków, o których się mówi w tej chwili. To jest między innymi no, te sklepy na dworcach. To wtedy jest określone w ustawie, że niekoniecznie nie będą cenne wszystkie, tylko te wszystkie, które bezpośrednio są związane
długą podróż. Jeszcze punkty kioskuruchu, wszelakiego rodzaju sieciarnie, strefy przy piekarniach, te, które faktycznie wypiekają pieczywa, nie odpiekają, gdzie produkcja się odbywa. Bo to był też, panie przewodniczący, też była próba obejścia tego zapisu, prawda, że jeżeli sklep wielkopowierzchniowy gdzieś tam odpieka pieczywo, to jest podciągnięty pod nazwę piekarnia, a zatem myślano, chciano doprowadzić do tego, że cały sklep wielkopowierzchniowy pod tym szyldem tak zwanej piekarni w niedzielę będzie czynny. Tak, to na etapie komisji senackiej wszystko zostało uściślone. Mówi się o stacjach benzynowych. Się pokazuje, że tam powstaną hipermarkety i tak dalej. No, nie jest to łatwe, bo określona powierzchnia przy stacji benzynowej, chociażby do zaparkowania, jest również ograniczona. Ile tam może samochodów zaparkować jednocześnie? 50. Mniejszych dzieci, powiedzmy, a do supermarketu przyjeżdża 1000 samochodów, to nie sposób tego rozwiązać, także nie bójmy się, będziemy monitorować funkcjonowanie tej ustawy. Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała, będzie kontrolowała funkcjonowanie tej ustawy. Będzie tutaj dana konferencja prasowa uruchomiona specjalnie w infolinie, gdzie będzie można dzwonić, również dopytywać, bo nie wszystkie przepisy tej ustawy są na tyle jasne, a tutaj również pracodawcy mali będą mogli właśnie do Państwowej Inspekcji Pracy dzwonić i zaczerpnąć informacje. A więc nie bójmy się tego, na pewno idziemy w dobrym kierunku. Pracownicy się cieszą, niesamowicie wojownicy rozmawiają, gdziekolwiek jestem w sklepach, w sklepach, pytam Pani, czy się nie boją, że obroty stracą, że trzeba będzie kogoś wolnić. No, pracownicy w to nie wierzą, śmieją mi się, mówią, my się cieszymy, że Pana właśnie przedwczoraj w jednym ze sklepów Pani mówi, ale my mamy przecież same aparty, chodzą, oglądają, przymierzają i tak dalej. No, tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że tutaj również społeczeństwo, które jest inne, bo wiemy z badań, że jest pewna grupa obywateli Polaków, którzy są przeciwni tej ustawie, chcą robić zakupy, zrozumieją, że tak naprawdę chodzi o pracownika. Bo gdyby zadać mi pytanie, czy on kosztem tego, że jest tak przyczynny, chciałby pójść do pracy, to na pewno odpowiedź byłaby inna. Chcemy sami, żebyśmy mieli dzień wolny, odpoczywali z rodziną, z najbliższymi, a do pracy niekoniecznie. Tutaj nie umiemy popatrzeć solidarnie, popatrzeć na pracownika, który pracuje w szybcie, soboty, prawie wszystkie piątki i trzy niedziele, a więc to są trzy pełne weekendy, bo tylko jedna niedziela dzisiaj do tej pory była wolna, nikt nie jest. No, tutaj będziemy mieli sytuację od marca taką, że zdarza się, że obydwaj małżonkowie pracują w handlu i czasami jest tak, że nie widzą się zaczęli wiercić w ciągu tygodnia, ale przeznaczyli niedzielę o jeden z jednej zmiany wychodzi z drugi, z domu wychodzi, no dzieci trzeba się zająć i tak dalej. Teraz będzie inaczej wyglądało, przynajmniej można będzie śniadanie zjeść, wspólny obiad, znajomych, poświęcić czas rodzinie najbliższych. A chcę Państwu powiedzieć, o tym się też nie mówi. Były dwa lata temu badania robione, jakie wartości Polacy tutaj doceniają. I na pierwszym miejscu właśnie
właśnie wyszło, że Polacy najbardziej cenią rodzinę i najbliższych. To pokazuje, że to jest ważne, aby dać możliwość Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Myślę, że także od 1 marca będziemy mieli co komentować, bo spodziewamy się, że jakiegokolwiek nadużycia mogą mieć miejsce i będziemy chcieli także na bieżąco podejmować również debatę, co uczynić, aby rzeczywiście doprowadzić, aby ta niedziela była dniem wolnym od pracy, szanowanej i rodziny. Tak, proszę ojca, my w tej chwili również zwracamy się do pracowników. Pokazujemy, że można coś zrobić na ich korzyść, bo jest wiele do zmian, bo te warunki pracy są na to bardzo duże. Wynagrodzenie również, mimo że taki PR jest w mediach, jak to dobrze pracownicy handlu zarabiają też nieprawdą. Pracownicy to najlepiej wiedzą, dlatego teraz się tym zwracamy, ażeby związkowców, chodźcie na strony Związku Solidarność, bo razem w tej chwili możemy wiele zmienić na właśnie poprawę waszych warunków pracy. I myślę, że to wspólnie uczynimy, bo ta niedziela to dopiero początek tych zmian. No i wyrównywania standardów pracy właśnie tak jak na Zachodzie funkcjonuje. My nie chcemy świata. Bardzo dziękuję panie przewodniczący i pozdrawiam Bujarów. Rozmawialiśmy w Radiu Maryja z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. We Francji należy bezwzględnie umieszczać ostrzeżenie na opakowaniu informujące, że ciąża jest absolutnym przeciwwskazaniem do zażywania witaminy A. Przychodzę oczyszczanie razem z grupą nastolatków, którzy nie ukończyli jeszcze 16 lat. To jest oburzające. To nie do pomyślenia, że skazuje się na cierpienie tak młodych ludzi. Przez 3 tygodnie leje się z nich wodę. Każą im łykać straszne ilości specyfików. Te dzieciaki trafiają tu z powodu swoich rodziców, po czym są szkoleni do posłuszeństwa i uległości. Pozbawia się ich czasu wolnego, po to by nie mogli zajmować się niczym innym poza stiertologią. Drodzy Państwo, Radio Maryja, Twoim aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Na antenie Radio Maryja jest z nami pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Ja panie ambasadorze i pozdrawiam, szczęść Boże. Panie ambasadorze, Pierson w Polsce, co znaczy ta wizyta dla Polski na arenie międzynarodowej? Wiemy, że odbyły się już bardzo ważne spotkania na wysokości. Na pewno jeszcze to jest kwestia takiej symbolicznej, jedyny sposób budowania człowiekowi to nauczyć go pracować dla drugiego człowieka. To jest moja metoda niezbędna. Dyplomacji, bo to pracowałem w tej idei. Podążałem w wyznaczonym kierunku i udało się to działać. Chęć dosłownego zastosowania słów Rona Haberda w praktyce w najlepszym razie może prowadzić do rozczarowania, w najgorszym do dramatu. Moja mama pracowała jako sekretarka sądowa, ale przede wszystkim była scientologiem. Była nim odkąd pamiętam. Na chwilę oczywiście Davos, coroczne spotkanie. Byliśmy rozwiedzeni. Pewnego razu przyprowadziłem do niej dzieci, a ona z domu oznajmiła, że wstąpiła do scientologów. Sprawiała wrażenie bardziej pewnej siebie, bo wydawało się, że zapiecza to poznanie technikom komunikacyjnym. W jakich okolicznościach dowiedziałeś się o samobójstwie mamy? To była środa. Akurat zmarła moja przyjaciółka. Tata przyjechał po mnie do szkoły i powiedział mi o mamusy. Nie mieściło mi się to w głowie. Teraz ani przez moment nie pomyślałem, że to z powodu stwierdzenia. Nie braliśmy tego pod uwagę. Przyjechaliśmy
wróćmy do jej mieszkania, dzieci zaczęły szukać listów pożyczonych. Te kasety były przekonane, że znajdą sposób tłumaczenia tego niezrozumiałego zachowania. I taka jest pragmatyczna dyplomacja amerykańska. Pomoc trafić się zapył do pomieszczenia, w którym pełno było dziokole dla materiałów propagandowych, książek na temat istnienia Norwegii dotychczasowych. Trafiliśmy też na czasopism i dokumenty. W tej sytuacji to no, m.in. napisane ręką byłej żony. Przygotowywać się do tego. Samotera Lupo informowano mnie o cenie kursów w kontrę. Postawiłam warunek, że mieszkanie ma być sprzedane jak najszybciej. Za uzyskane pieniądze będę mogła opłacić kolejne poziomy zaawansowania od OT5 do OT7. Daniel z OT7 i konsultant finansowy doradził mi, żebym zainwestowała w nieruchomość, którą później sprzedam z zyskiem. W ten sposób będę mogła wspinać się na coraz wyższe szczeble mostu. Mimo włożonego wysiłku nie robię postępu, bo nie mam warunków ani podwagi, żeby się doskonalić. Doprowadzić do zakupu słynnych rakiet Patriot i o tym mówił minister Czaputowski. I pisko nad powierzchni. Tamtego wieczoru znaleźliśmy też faktury i wyciągi bankowe. Otworzyliśmy oczy ze zdumienia. Dlatego naszą próbę odkryliśmy możliwe problemy. Będą teraz dominować przez najbliższe lata. Akurat dyrektor jest on doskonałym rozmówcą. Myślę, że się zdarzyła się przez święto rewolucją. Wyznaczyła sobie cele, a potem zaczęła zdawać sobie sprawę, że nie będzie mogła ich osiągnąć. Po to się osiągnęła. Miała ogromne trudności finansowe. Dowiedzieliśmy się, że mieszkanie, które było właścicielką, nie zostało zakupione za pieniądze ze spadku. Ja wszyscy są chwili. Tam odebrali stali świadski kredyt. W rzeczywistości spora część odziedziczonych środków rozeszła się na scenerach. Konstania wypełni też tyle. Dzięki nim żona ukończyła cykl kursów. Mogła się szkolić aż do 2008 roku, czyli jeszcze przez 2 lata. Trwała to bardzo duża kwota, rzędu 3000 euro. Tyle wydała w ciągu 10 lat wiodących scenerologii genetycznych. Jestem 18 lat bez matki. Mam wrażenie, że nigdy jej nie znam. Muszę stawić czoło międzynarodowej korporacji rekinów gotowej na wszystko, byle tylko ratować twarz. Będzie trudno zażyć na mój wiek. No więc jedna rzecz bardzo ważna. Ona może się nie znać. Też tylko. Żeby się nie przebijać w tych rozmowach, ale... Czuję się jakbym z dnia na dzień dorośla. Jest to dlatego, że mam na Polsce, w relacjach z Ameryką. Czy takim zazębiającym się... Zatem samobójstwem swej scjentologa nie kazali jej wierzyć w te bzdury, nie żyłabym w świecie iluzji, które z czasem doprowadziły ją do rozpaczy. Nie wykorzystanie tego momentu będzie błędem. Nazwijmy to zupełnie. Nie może popełnić scjentologia wciąż miała problemy. Niech to będzie ostrzeżenie dla tych, żeby nie wstępowali do kościoła scjentologicznego. Poza politycznym, wystarczy je wykorzystać i wciągnąć w grę dyplomatyczną-polityczną. Pierwsza rzecz. Córka zachorowała. Powiedziała mi, że rozpoczęła leczenie, bo ma AIDS. Gdy opuszczała narkotyki, okazało się, że jest seropozytywna. Zmarła 18 listopada. Była scjentologiem w tym samym świecie. Jej ostatnim życzeniem był pogrzeb scjentologiczny. Kazała mi obiecać, że tego dopilnuję. Nauczyła się na mnie, bo jako jedyna pełniła funkcję tak zwanego księdza. Po prostu spadają obroty. Polacy jeżdżą do innych krajów europejskich. W pochówku uczestniczyli sami scjentologi. Po prostu to utratę potencjalnych klientów. Gdyby zniesione były te wizy, to oczywiście firmy amerykańskie. Mamy tutaj też podzielone do tej dyplomatycznej. Kolejna sprawa. Polskie linie lotnicze Halo, panie ambasadorze. Zaraz spróbujemy ponownie połączyć się z panem ambasadorem. Do drzwi zatrzymał dzwonek. Przyszła premiówka i mówi, że to dwoje ludzi ubranych w kostiumy scjentologiczne. Puściła mnie. Od razu zaczęli mnie namawiać za to. Wie,
wiedzą, że cierpię, więc przyjechali specjalnie z Ameryki, żeby mnie audytować. Nawet ciebie złałem te powiedziałam nie, posłuchajcie, nawet i mam tego dosyć, chcę być wypisany, bo jeśli się wiesz, jak tyle milionów. Pamiętam, że wypisałam czek na 20 milionów niemów, czyli mniej więcej 10 tysięcy. Dla nas nie bezdomny, rozgościli się w moim domu i nie chcieli wyjść. Co miałem zrobić? Wezwać policję. Ponownie mamy połączenie i nowy wątek, który rozpoczął pan ambasador dotyczący polskich ziemi lotniczych. Tak, no jak mówicie o ważnych dla Polski sprawach, to nie koniecznie na matosach, żeby tutaj na tej rozmowie. Przyjechałam do Stanów, udałam się prosto do hotelu Ford Chrysler. Ale również pełnomnie lotnicze lotu, rozpoczął kampanię na rzecz Polaków do Ameryki. To jest bardzo ważne, tutaj wystarczy tylko powstrzymać, skoordynować te działania różnych kierowców różnego typu lobby, które są zainteresowane tym, aby zniszczono przesłuch. I tutaj przy tym sprzyjającym działaniu politycznym ja nie wyobrażam sobie, żeby ta sprawa nie została wyraźnie postawiona. No nie będę przypominał tradycyjnie dużego zaangażowania polskich emigrantów, czyli Polonii. Wszystkie, czyli 960 tysięcy dolarów. Polonii w tą sprawę. Wystarczy to tylko, żeby odpowiednio do tego momentu uruchomić. Co do warunków, skoro zaczęliśmy ten temat, to wypada... Nie w końcu powiedziałam, że nie mam więcej pieniędzy. A to jest nie była prawda, po prostu skończyły mi się część. Trochę mniej zmniejszenie limitu odnośni. Panie ambasadorze, przyjdzie nam jeszcze rozmawiać o efektach i decyzjach, które zapadną podczas tej wizyty Tillersona w Polsce. Wcześniej ważne spotkanie także krajów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie i obecność prezesa Rady Ministrów polskiego rządu pana Mateusza Morawieckiego. Tak, tutaj widzę, że współpraca Grupy Gospodarczego, czy też jak między tradycyjną współpracą rozwijamy relacje między systemem jest niezwykle podstępny. Zaliczenie kolejnego etapu mostu wiąże się z obowiązkową opłatą. Premier Orban, jak dobrze wiemy, ma bardzo duże ambicje polityczne, ażeby cały proces awansu jest ujęty w bardzo precyzyjne ramy, ale i nadal szczegółowe instrukcje stosowane w Stanach Zjednoczonych. Są tam zawarte stawki za poszczególne usługi i wysokość ryczałtów. Premier Orban pod względem finansowym organizacja jest pięknie nieskuteczna. O sytuacji polskiej grupy gospodarczej i daleko posunięty w solidarności politycznej, co jest szczególnie ważne, no w sytuacjach, gdy, o których mówiliśmy, prawda, zaczęliśmy w Słowacji, że grupa Wyszehradzka przyjęła deklarację, ale ta deklaracja polityczna przyczyniła się do dokumentu Unii Europejskiej, a przecież o to chodzi, żeby deklaracje Wyszehradzki przechodziły na szczeble decyzyjny, na
sądy, reszta ludzi to niższe warstwy systemu, taki fundament proletariat z ideologii, który działa niczym perpetuum. I oni coś decydują, to to ma odzwierciedlenie w stanowisku Unii Europejskiej. 27 października 2009 roku paryski sąd karny wydał werdykt w sprawie dwóch adeptów skarżonych o zorganizowane oszustwo. Współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej oznaczała, że my nasze wtedy Kościół scjentologiczny nie został zdelegalizowany ani rozwiązany. Ukarano pokrzydną w wysokości 600 tysięcy euro, co jest wydarzeniem bez precedensu. Tej współpracy politycznej nie tylko Ponad Kościół Scjentologiczny do zaostrzeżenia. Przekaz brzmi, zawłaniamy was do zawłaniamy. Jeśli nie zaprzestaniecie dotychczasowych praktyk, nie skończy się lecz niezapomnianie. Weźmiemy pod uwagę możliwości zdelegalizowania tej organizacji. Ta formuła na kwestiach do radzie w trzymki sądu cywilnej. Liderzy Kościoła Scjentologicznego we Francji dostali kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny sięgające 20 tysięcy euro. Zdaniem przewodniczącego składu sędziowskiego wyroki są łagodne, gdyż sąd wziął pod uwagę przedawnienie karalności czynu oraz zapewnienia samych scjentologów o zmianie metod działania. Wszyscy oskarżeni złożyli apelację. Morawiecki, panie ambasadorze. Panie ambasadorze Morawiecki. Paryski sąd orzekł, że Kościół Scjentologiczny może kontynuować działalność w Laos Filii. Księgarnia, która sprzedaje książki scjentologiczne, może to robić dalej. Sąd zalecił nam stosowanie bardziej przejrzystych zasad oraz wezwał do większej czujności w kwestii komunikacji, co oznacza, że Kościół musi prezentować samą ofertę w czytelny sposób. Sądzę, że od kilku lat nie ma z tym problemu. To wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Kościół Scjentologiczny złożył oświadczenie o porzuceniu danych praktyk. Jednak Didia dostarczył nam dowód na to, że metody nacisku wobec członków organizacji nie uległy zmianie. Podczas swojej ostatniej wizyty w kościele Didia otrzymał nachalne pożądania do jak najszybszego uregulowania 22 tysięcy euro za cykl kursów odnotowania. Poszedłem do niej bez zapowiedzi. Od razu zjawiła się Katrin, która nazwiska, i zaczęła mnie męczyć o te 22 tysiące euro. Sytuacja staje się niebezpieczna. Kościół powiedziała, że w przyszłym tygodniu może przyjść we wskazane przeze mnie miejsce i pójdziemy razem pod bramę boską i dokonam przelewu, po czym odwiezie mnie na plan filmowy w dział prawidłowy. Komendy mody już podpada pod rękami. Ta kobieta nalegała nawet, żeby już dziś wypisał czek. Kazała mi zadzwonić do banku i prosiła, żeby jeszcze tego samego wieczoru poinformować ją, co udało mi się załatwić. Mówiła, że mogę spokojnie dzwonić, bo nie kładzie się spać przed pierwszą po północy. Z nimi zerwać i to jeszcze dzisiaj, to nie będzie takie proste. Polityczna sytuacja w Parlamencie Europejskim jest niewątpliwie wymagana. Chodzi o to, żeby po prostu... Ilen nie ma kontaktu z Kościołem Scjentologicznym ani ze swoimi dziećmi. Moi synowie są dorośli, to podanie wyboru, w cudzysłowie. Wolą Scjentologię od własnej matki, taka jest prawda. Pewnego dnia zadzwonił do niej jeden z... Powiedział mi, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale rozmawiam z tobą po raz ostatni. Zamurował mnie. Nie rozumiałam, co do mnie mówił. Spytałam, czy już nigdy go nie usłyszę, a on na to. To zależy tylko od ciebie. Musisz zrobić, co do ciebie należy. Inaczej nie będzie odwrotu. Panie ambasadorze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Radio Maria, dziękuję za komentarz. Bardzo gorąco proszę. Bóg zapłaci Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z Panem Dariuszem Sobkowem, byłym ambasadorem tytularnym Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. To było 10 lat temu. Mieli wtedy po 20 lat, teraz mają po 30. Nawet nie wiem, gdzie przebywają. Podobno są w Londynie, ponieważ od czasu do czasu rozmawiają ze swoim ojcem, który mieszka w RPA, ale nie mam ich adresu. Scjentolodzy, z którymi przeprowadzałem wywiady, robili wrażenie. Wszyscy
Jakąkolwiek do dojścia oni patrzyli na mnie i przyznawali, że nie wiedzą. Wstąpiłem do kościoła scjentologicznego w wieku 36 lat. Odchodząc miałem 48. Teraz mam 55. Doszłam do siebie po tym wszystkim. Ale mam wrażenie, jakby to nie było moje życie. Ten czas jest bezpowrotnie stracony. Nie na to długo. Dlaczego ukrywa pani twarz przed kamerą? Chcę chronić rodzinę. W moim miejscu już oni cierpieli. Trudno nam było się odnaleźć na morzu. Nie od razu z nimi zamieszkałam, bo nie umiałam dostrzec w sobie żadnych plusów. Czułam się tak, jakby straciła samą siebie. Jak mogę sobie ufać po tak strasznej życiowej pomocy? To jest najtrudniejsza do zaakceptowania. Doświadczenie pokazuje, że decyzja o odejściu z kościoła scjentologicznego podejmowana jest zawsze samodzielnie. Niezwykle ważne jest to, żeby taki człowiek uznał życie w sekcie za swoje własne. To są jego osobiste doświadczenia, a nie coś, co zostało narzucone. Nie można wymazywać tych przeżyczeń i przypisywać ich odruchowo obcemu prześladowcy. Niestety często rodzina, a nawet część instytucji jest zdania, że wystarczy kogoś wyrwać z sekty i na tym koniec. Wcale nie. Osoba, którą wyciągnęliśmy z wody, kiedy się topiła, wciąż może nam umrzeć na brzegu. Moja córka nie żyje, a ja straciłam milion. Obecnie działam w organizacji, która pomaga ludziom w odejściu z kościoła scjentologicznego. Zgłaszają się też rodziny, które chcą wyciągnąć z sekty swoje dzieci, mężów, żony. Tak wygląda teraz moja praca. Chcę ją wykonywać, póki żyję. Niech mnie zabiją, jeśli chcą, żebym zrezygnowała, bo ja mam zamiar nie przestać. Osobowości to zadanie z góry skazane na przegranie. Nawet gdy od nich odszedłem, dowodzą mnie koszmarne uczucie. Nie mogłem już polegać na własnych myślach, ale mam kompetencje. Z jakąś odkryłem, że przez ostatnie 15 lat budowałem swoje dorosłe życie na kłamstwie. Wtedy stałem się scjentologiem i przestałem być sobą. Żyje poza czasem. Wtedy trudno się wyrwać.
sprawa Louis ciągnie się od 2005. Matilde i Gwen wniesie oskarżenie w 2008 roku. Sprawa jest w toku. W Stanach Zjednoczonych oddalono pozew Marii. Ciągle nienawiści od swoich dzieci. Lafayette Ron Hubbard czeka na nową powłokę cielesną.